Skomplikowana symbolika dzieł Jacka Malczewskiego ma swoje źródła w religii, mitologii, tradycjach ludowych, ale przede wszystkim w niezwykłej wyobraźni malarza. Portret o wymownym tytule Hamlet Polski przedstawia Aleksandra Wielopolskiego, malarza amatora, z pasem na naboje wypełnionym tubkami farb, stojącego przed wyborem między dwiema koncepcjami Polonii. Dla tytułowego bohatera wybór między Polską dawną, której personifikacją jest zakuta w kajdany stara kobieta w koronie z Powrósła, a rewolucyjną nową ojczyzną, którą na obrazie uosabia młoda kobieta rozrywająca kajdany, bynajmniej nie jest oczywisty. Dylemat między potrzebą czynu a zachowaniem postawy kontemplacyjnej symbolizuje chroniony w dłoniach portretowanego kwiat margerytki jako ostatniej wartości duchowej odchodzącej epoki. Stale obecne w twórczości Malczewskiego wątpliwości pozwalają przypuszczać, że za wizerunkiem Wielopolskiego kryje się odzwierciedlenie dylematów samego autora.